Czas już teraz na naszych muzycznych gości. Na przestrzeni ostatnich lat aż 5 piosenek tego zespołu, zespołu Navi, pojawiło się w muzycznej jedynce jako piosenki dnia. To nie może być, szanowni państwo, przypadek. To jest po prostu talent. Serdecznie witam zespół Navi na naszej scenie. Wokalistka Sonia Stochmiałek i Paweł Poszytek, gitara, a także lider zespołu. Sonia, z czym dzisiaj do nas przyjechaliście? Przyjechaliśmy dzisiaj z naszym pierwszym singlem w tym składzie, nadejdzie jutro. W składzie z tobą, tak. Rozumiem, jako pierwszy twój singiel. To jak się rozpoczęła przygoda z Sonią? Niektórzy złośliwie mówią, że bardzo często zmieniamy wokalistki. No tak to się różnie układa w życiu i też na scenie. Mamy nadzieję, że Sonia się dobrze czuje w naszym składzie, już zagnieździ się na dobre. No właśnie, dzisiaj chcemy pokazać tą naszą nową piosenkę. Tutaj tylko dopowiem jeszcze, że tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, więc legenda na polskiej scenie muzycznej, jeżeli chodzi o teksty. I mamy nadzieję, że to się spodoba publiczności. A to jest, idziecie bardziej w stronę popu, czy bardziej w stronę rocka? Czy może mieszacie te style, tak jak na poprzednich waszych płytach i w poprzednich utworach? Mieszamy, zawsze będziemy mieszać te style. Zresztą stąd jest nazwa też zespołu. Nawigujemy po różnych stylach, też nawigujemy do siebie, bo jesteśmy z różnych miast. To jest Łódź, jest Warszawa. Nie ma z nami dzisiaj drugiego gitarzysty z Gdańska. No ale jest cała Polska. Ale tak, cała Polska z nami. Kochamy muzykę. Dlatego te wszystkie style zawsze odwiedzamy. Staramy się też być w miarę wiarygodni w każdym z tych stylów, które uprawiamy. Na razie wydaje się, że się to udaje. Nie spotkaliśmy się jeszcze z jakąś druzgocącą krytyką. A ty jak się odnajdujesz w tym składzie? Póki co wspaniale. Wśród samych mężczyzn? O, to jest bardzo popularne wśród takich zespołów, zwłaszcza rockowych, popowych. Także czuję się doskonale, naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy. A jak się poznaliście? Ty aplikowałaś? Tutaj... Czy gdzieś zostałaś wypatrzona, czy wysłuchana na jakimś muzycznym rynku, scenie? Nie, jesteśmy tutaj z Przemkiem z jednego miasta i po prostu z polecenia. Czyli po prostu Przemek przyszedł i powiedział: słuchajcie, jest tu taka dziewczyna, Sonia, fajnie śpiewa, fajnie będzie z nami grała, śpiewała, tak? Dokładnie tak. Tak było? No to dobra, no to słuchajcie, oddajemy wam już teraz głos z nowym utworem, którego premiera miała miejsce 29 czerwca. Zespół Navi, Nadejdzie jutro. Bardzo proszę. Straciłam wiarę, że sen odwiedzi mnie, gdy dzień się kończy. Powraca czarny cień, dokoła radzą mi: wyprostuj się i żyj. Kto może pomóc, kto rękę poda mi? Gdybyś tu był, cały świat